Jestem lekarzem. We Włoszech pracuję już od 5 lat, a to, co wam opowiem, zdarzyło się jakieś 2 tygodnie po tym, jak pierwszy raz postawiłem stopę na sycylijskiej ziemi i objąłem posadę młodszego traumatologa w skromnym, acz pięknym szpitalu Santa Maria del Avola. Była noc, padało, na morzu oczywiście sztorm. Do małego pokoju na SOR-ze wbiega mój mentor, dr Rizzoli. Zaczął drzeć mordę, że jakaś inba na morzu, że jacyś rozbitkowie i że mam natychmiast tam płynąć z ekipą ratunkową. Może by się czegoś nauczyć, muszę to zobaczyć i poczuć. Ja zesrany, no bo noc, sztorm, a ja będę pływał po morzu na jakimś gównokutrze i podawał przemoczone koce na zmiany z wylewaniem z wiaderkiem wody z łódki. No ale poszedłem. Było nas 7. Kapitan, jakiś jego ktoś tam, 2 nurków, sanitariusz pogotowia wodnego i żołnierz ochotnik. Gównokuter okazał się zajebiście dopracowaną jednostką, która nie takie rzeczy już przetrwała. Wypływamy. Nie wiem, co myślicie, Anony, o ratowaniu tych ludzi z wód Morza Śródziemnego i zabieraniu ich wprost do Europy, ale gdy ja popatrzyłem na te przemoczone, zziębnięte twarze osadzone na sinych korpusach, zrozumiałem, co tu robię. To prawda, byli praktycznie sami mężczyźni, niektórym z nich nawet źle patrzyło z oczu, ale byli ludźmi. Zasługiwali na pomoc. Jeden z nich, taki przytomniejszy, chyba zauważył, że patrzę na nich w ten sposób, że myślę o bandzie imigrantów, którzy przypłyną wyzdrowienią i zaczął gwałcić i rabować. To nie tak, jak myślisz. Nie jesteśmy z Afryki. Dryfujemy tu, bo nasz statek utonął, a szalupy ratunkowe nie wytrzymały sztormu. Wiem, że mi nie wierzysz, ale masz to, żebyś wiedział i pamiętał. I wcisnął mi w rękę jakieś monety, takie z dziurką w środku, jak są w Chinach czy w Japonii. Wcisnąłem je do kieszeni i pracowałem dalej. Mieliśmy już 12 osób, a Bóg jeden raczy wiedzieć, ilu ich jeszcze było. Po jakichś 3 godzinach wróciliśmy na brzeg. Byłem tak zmęczony, że jak tylko rozwieźliśmy rozbitków po salach, uderzyłem w kimę na dyżurce. Obudził mnie Rizzoli. Wszedł i powiedział, że chujowo i że ma nadzieję, że nie zrazi mnie ta akcja. Pytam go, o co chodzi, a on opowiada, że jak tylko wypłynęliśmy, to wyleciałem za burtę, dostałem hipotermii i byłem pierwszym, któremu udzielono pomocy. Położyli mnie tu i dali odpocząć, a sami wrócili na morze. Poza tym nie udało im się uratować nikogo. Woda była tak zimna, że ludzie umierali w niej w ciągu minut. Dodał też, że to była kolejna partia uchodźców. Gdy wyszedł, wsadziłem rękę do kieszeni i wyjąłem 2 na oko srebrne monety. Były okrągłe, z prostokątnym otworem w środku. Na awersie miały grecką flagę. Na rewersie był wizerunek statku z podpisem. W podzięce załoga greckiego tankowca Lotus.